Od komara, który pomógł złapać złodzieja, po matkę, która nazwała córkę dziwnie, teraz się złości, bo nikt nie wie, jak wymawiać jej imię. Zapraszam was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Roztrzaskany komar na ścianie jednego z obrabowanych mieszkań w Chinach pomógł śledczym w schwytaniu włamywacza. Wszystko dzięki temu, że w trakcie włamania komar zdążył ugryźć złodzieja, tym samym pobierając jego DNA. Mężczyzna z pewnością nie spodziewał się, że zgniatając głupiego owada na ścianie, sam okaże się tym głupim. Numer 9. Pewna matka z Nowej Zelandii wściekła się ostatnio do tego stopnia, że aż poszła robić imbę w mediach, tylko dlatego, że przedszkole zaczęło skracać imię jej córki bez jej pozwolenia. Według przedszkolanek pełne imię dziewczynki było zbyt trudne do wymówienia. Dlatego też zamiast wyszukanego Mahana Ronji, co według matki oznacza księżyc na niebie, kobiety bezczelnie zaczęły używać zdrobniałej formy Ronji. No, nie po to kobieta myślała tyle nad takim super imieniem dla córy, aby potem ktoś je skracał o połowę. Hańba. Numer 8. Policja z kolumbijskiego miasta Bejo, która skonfiskowała ostatnio aż 1,5 tony ziela indyjskiego, jeśli wiecie co mam na myśli, postanowiła spalić zabezpieczony susz na terenie poligonu wojskowego. Niestety nie do końca przemyślała sprawę, ponieważ niekorzystny wiatr pokierował potężną chmurę dymu wprost na pobliskie blokowiska, urabiając przy tym wszystkich mieszkańców. Niektórzy skarżyli się na zawroty głowy, reszta zapewne po prostu poszła do lodówki. Czy handlarze mogli wymarzyć sobie lepszą promocję swojego towaru? Numer 7. Niesłychane. Pewien deweloper całkowicie za darmo odnowił jeden z obskurnych bloków socjalnych w Warszawie. Cóż za wspaniały gest? Nie do końca, jeśli poznamy motywy tego uczynku. Otóż wszystko po to, aby rzucająca się w oczy bieda nie zniechęcała potencjalnych klientów do kupowania drogich mieszkań w powstałym kilka metrów dalej apartamentowcu. Niby spoko, jak za darmo odnawiają, to czemu nie? Ale to trochę tak, jakby bezdomnych ubierać w smokingi, tylko dlatego, że obok ma miejsce rozdanie Oscarów. Trochę niezręcznie. Numer 6. Pewna Kanadyjka żali się, że z powodu swoich włosów nie może w spokoju podróżować. Rzekomo od maja tego roku celnicy na lotniskach kierowali ją na osobiste przeszukanie już 3 razy, podejrzewając, że kobieta ukrywa coś w swoich włosach. Tymczasem kobieta, która de facto ma mieszane pochodzenie, mimo że karnację ma względnie jasną, swoje silnie skręcone, kędzierzawe włosy odziedziczyła już po czarnym przodku. Numer 5. Nowozelandzka Federacja Campingu i Karawaningu domaga się od rządu zaostrzenia przepisów, które zezwalają ludziom na publiczne defekowanie pod warunkiem, że nikt nie patrzy. Stowarzyszenie chce, aby załatwianie się w miejscach publicznych było wciąż możliwe, jednak w odległości co najmniej 50 metrów od rzeki zbiorników wodnych oraz z obowiązkiem zakopywania swoich odpadów na co najmniej 15 cm. Numer 4. BMW w Korei testuje płatne subskrypcje na podgrzewane fotele. Niemiecki producent samochodów za możliwość podgrzewania foteli w swoich autach żąda od Koreańczyków aż 85 zł miesięcznie lub 817 rocznie. Tak, mimo że pojazdy BMW są już wyposażone w podgrzewanie, to jednak musicie je aktywować niczym w jakimś PlayStation. Niedługo, żeby używać kierunkowskazów, będzie trzeba wykupić abonament premium. A, zapomniałem, że kierowcy BMW i tak z nich nie korzystają. Numer 3. Według ankiety przeprowadzonej wśród japońskich pracowników, aż 49% z nich uważa, że w ich firmie zatrudniony jest starzec, który nic nie robi. A w zasadzie robi tylko tyle, aby wciąż pobierać pensję, ale jeszcze nie móc być zwolnionym. Pracownicy skarżą się, że tego typu starcy skutecznie odbierają im chęci do pracy i praktycznie niemożliwym jest pozbycie się ich, ponieważ chroni ich japońskie prawo pracy. Numer 1. Urojeń smutnych ludzi ciąg dalszy. Władze stanu Montana, czyli takiego Teksasu 2.0, odrzuciły propozycję Biblioteki Stanowej co do nowego logo, ponieważ rzekomo za bardzo przypomina ono flagę LGBT. Co z tego, że logo inspirowane jest pryzmatem i zjawiskiem rozszczepienia światła. Poza tym przedstawia tylko 4 barwy. Okej, i tym rozszczepionym jak psy kijem przez rolnika akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na Planecie Faktów, tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!